Dzień dobry. Potrzeba pomocy medycznej? Dzień dobry. Potrzeba pomocy medycznej? Nie. Teraz na spokojnie będę mógł wam opowiedzieć, do czego było wezwanie. Wezwanie było: leży nieprzytomny w pustostanie.
policja, która dostała też tą interwencję, dlatego że osoba nieprzytomna, osoba leżąca gdzieś w miejscu publicznym, a szczególnie w miejscu, które no nie do końca jest bezpieczne, jest z ich supportem. Tak jak zauważyliście, włączyłem się do ruchu, żeby udzielić pierwszej pomocy. Z pewnością też powiadomione było pogotowie ratunkowe, zespół ratownictwa medycznego, ale zespół ten został wycofany przez policję, dlatego że nie znaleziono osoby nieprzytomnej, jakiejkolwiek, która wymagałaby interwencji pogotowia. Są to miejsca, w których zbierają się ludzie bezdomni, zbierają się ludzie pod wpływem różnych środków psychoaktywnych. Dlatego ktoś zauważył, że ktoś leży i powiadomił służby. Oczywiście w międzyczasie osoba ta mogła wstać i oddalić się. Mogła na chwilę leżeć, tak, z powodu na przykład podania sobie dawki środka psychoaktywnego, ale w momencie, kiedy do siebie doszła, to się wycofała. Tutaj, jak widzicie, osoby te mają swoje prowizoryczne mieszkania. Jakieś worki, koce, materace, na których mogą sobie spać. Zamkniemy im drzwi, żeby do mieszkanka im nikt nie wchodził. Jak to mówią, żeby muchy nie leciały. No i na szczęście obyło się bez interwencji medycznej i na szczęście obyło się bez zaangażowania zespołu ratownictwa, który, tak jak powtarzam, może być potrzebny w tym samym czasie gdzieś indziej. Chciałem wam też podkreślić, kochani, że moje interwencje nie zawsze kończą się spotkaniem z osobą potrzebującą, bo część z tych wezwań to są wezwania fałszywe, część z tych wezwań to są sytuacje, w których dana osoba oddaliła się lub, słysząc sygnały, uciekła, bo też tak bywa. Zapraszam was, kochani, bądźcie ze mną. Oprowadzę was po wielu ciekawych miejscach na Pradze. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną, że mnie wspieracie, że podoba wam się materiał, który zamieszczam. Do zobaczenia przy następnej interwencji. Pozdrawiam was.